Druk numer 295. I teraz ta uchwała, proszę Państwa, ta uchwała jest podsumowaniem niejako wszystkich projektów, które zarząd Państwu przedłożył. Nie mamy innego wyjścia, tylko musimy ją podjąć. To jest korekta uchwała z tamtego roku i uważam, jakie są zmiany. Nie ma chodnika przycięcia RZF-a, który dzisiaj uchwały nie podjęliśmy o realizacji projektu. Zmieniły się miejsce ulicy Tatarskiej, przycięcia RZF-a weszły na pozycję 3-4, bo podjęliśmy projektu uchwały do WPF-u. Reszta jest tak, jak była. Nic zarząd nie zmieniał i nie proponuje zmian. Uwaga, mamy wycenę jeszcze zrobioną na ulicę Korzeniaka. Jest ona bardzo wysoka, stąd zarząd również nie podjął decyzji o wprowadzaniu jej, ponieważ opiewa ona na około 900 tysięcy złotych. Z tym, że tam jest chodnik długości 500 metrów bieżących. W związku z powyższym duży chodnik, duże zadanie. Uważamy, że należy również w sprawie tego chodnika zrobić kilka kompensacji, gdzie i szukać rozwiązania, jak to zrobić taniej, bo jest to bardzo dużo. W związku z powyższym nie wprowadzamy. Ale do WPF-u i nie wprowadzamy, panie Andrzeju. Jest na liście, bo pracuje. Żeby Państwo zrozumieli, nic nie będzie z tej listy wykonane, jeśli Rada nie zadecyduje, że wykonuje uchwałą albo zadanie jednoroczne, bo wskażecie jako komisja, bo je znaliście, albo do WPF-u uchwałą rozkładającą na lata. I teraz przechodzę na drugą stronę, budowa oświetlenia. W zasadzie to ze względu na to oświetlenie głównie dostaliśmy pismo, że mamy zmienić korektą tą uchwałę. Są trzy pierwsze, to jest to, co było, jest WPF, wpisane do WPF-u. Jest parking Decjusza, to co dzisiaj w paragrafie czwartym powiedzieliśmy. I potem mamy tak, ulica do przystani, montaż szaf oświetleniowych, której nam również nie wykonano w tamtym roku przez, powiem, zadziwiającą rzecz. A mianowicie dwóch wykonawców, czy jeden, już nie pamiętam, stwierdzili, że nie trzeba 15 tysięcy, które przeznaczyliśmy w tamtym roku, że wystarczy 7-800. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, zmniejszyliśmy na 8. A następnie ten wykonawca nie wystartował w przetargu, twierdząc, że to jest za mało pieniędzy. W związku z czym wracamy do kwoty z wyceny pierwotnej 15 tysięcy. Potem jest ulica Złota Boczna, ona była w tej uchwale, nie zmieniany, nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy zobaczyli, że zniknęła tam bez podania powodu dlaczego. I ulica Astronautów, również to było w tamtym roku, nie było wykonane. I tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę, proszę bardzo. Krzysiek Macie. Mam takie pytanie tylko o bajerki przy księcia Józefa, tam w zeszłym roku coś trzeba sfinansować. Dużo powiem, bardzo szybko. Z bieżących środków to nie było inwestycyjne zadanie według słów dzisiaj pani inspektor i myślę, że powinniśmy... Nie było decydowane jako inwestycji, to ma nie było inwestycji. No właśnie nie, okazuje się, że poszła na zgłoszenie jako inwestycja i jest w paragrafie bieżącym. To z czego tak będzie to? Z bieżących, z budowy ulicy powinniśmy być może na następnej sesji zrobić korektę uchwały remontów, a może poczekamy po wycenach i wtedy sobie zrobimy korektę i dołożymy tą barierę, dobrze? Jeszcze mogę dochodzić, tylko rozumiem, że pan przewodniczący będzie popierał wykonanie tej bariery, bo to jest minimalny koszt. Oczywiście, zawsze i do końca świata. Mam pytanie a propos Złotej Bocznej i ulicy Astronautów, jakie to są koszty, bo to jest projekt, który budynek nawet nie ma na WPF-ie. Powiem Państwu, Astronautów, Złotej kilka tysięcy złotych, nie wiem, 5-6, trudno mi powiedzieć, dlatego, że ona w przetargu była tania, ale nie znaleźliśmy tych dokumentów z Wikicie, w związku z tym przyłożyliśmy kwotę na poziomie kilku tysięcy, no zostały na inwestycjach i tam musimy jakieś pieniądze. I ile wyjdzie, to w przetargu się okaże, bo robimy to w jednorocznym zadaniu. A Złota Boczna miała wycenę, ja teraz nie przypomnę sobie również tej wyceny, bo ona była robiona ostatni raz 2 lata temu. Natomiast, Szanowni Państwo, w związku z tym, że trochę nas pośpiesza przesunięcie pieniędzy na bieżące, no to po prostu w jakiejś tam na podstawie wykonanych w zeszłym roku działań plus dorzuciliśmy około 30-40%, żeby zostało na wszelki wypadek. No to zostawiamy na inwestycjach. Jeśli się zdarzy, że nam braknie, to nie wykonamy tego zadania. Jeżeli nie braknie, pieniędzy wykonamy. Czy jeszcze jakieś pytania? Macie. Ja mam krótkie. Czy znamy rzekliwy w przyszłości zimni do osobicza wyceny? Nie. Nie znamy jeszcze rzekliwy. Nie znam. Już tłumaczę. Do rzekliwy. Już odpowiadam. Do rzekliwy ulicy mają być uzgodnione, jeśli chodzi o rzekliwy.
Jeśli chodzi o ulicę Dunin Wąsowicza, nie przedłożono nam na dzień dzisiejszy jeszcze wyceny. Pani inspektor powiedziała, że muszą poczekać po prostu jeszcze z tydzień, dwa i będą na tym pracować. Nie ma. Nie ma. Ulica Przyszłości. A, ulica Przyszłości już odpowiada. Jest w piśmie o ulicy Przyszłości, że nie dokonają wyceny, ponieważ żeby zrobić przebudowę wjazdu, bo o tym rozmawiamy, ponieważ Zygit zaproponował, żeby samą ulicę nie robić w formie inwestycji, tylko z bieżącego utrzymania, jeśli jest potrzeba, a sam wjazd musi mieć projekt, natomiast musi mieć zgoda właściciela posesji numer 76, ponieważ musi mieć przebudowany jego wjazd i jego ogrodzenie. I Zygit, myślę, że w tym tygodniu jeszcze wyśle pismo, że prosimy o negocjacje z mieszkańcem. I sytuacja jest prosta. Mieszkaniec wyrazi zgodę na piśmie, przedłożą nam kosztorys. W przeciwnym wypadku to zadanie nie będzie możliwe do wykonania. Przy czym formalnie, tak. A mam jeszcze pytanie o temat z początku księcia Józefa. Szukanie rozwiązań. Czy tych rozwiązań będziemy szukać w ramach zadania budowa przebudowa, czy w ramach innych? Tylko budowa przebudowa moim zdaniem, bez względu na to, czy wystarczyłoby na przykład tylko na projekcie z ozarurowania. To na pewno będzie. Natomiast już Państwu odpowiem, przesunięcie środków z bieżących na inwestycje to jest naprawdę bezproblemowe. Skarbnik podpisuje od ręki. Natomiast w drugą stronę przetrzymują dokumenty maksymalnie długie. Mam pytanie w taką poszukanie tych alternatywnych rozwiązań, jak to zdaje Pana Przewodniczącego ma wyglądać? Już było nie z tych spotkań wizji lokalnych, no kompletnie nie ma pomysłu, jak się to zacząć. Stało się to w wyniku rozmów dosłownie dzisiaj i wczoraj, a mianowicie dział zajmujący się melioracją widzi rozwiązanie złożenia projektu samego zarurowania i poszerzenia powrocza. I od tego bym zaczął. Tylko było takie rozwiązanie rozważane w czasie jednego ze spotkań i wyszło, że to byłaby oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy czy 100 tysięcy złotych, bo najgorsze jest zarurowanie, czy to jest najdroższy element inwestycji. Nie przypomina sobie takie rozwiązanie. Ale szanowni Państwo, ja proponuję, że na komisji sobie to dokładnie jeszcze raz omówimy i za to i się trzeba z tym zmierzyć. Natomiast przy tej okazji proszę mnie nie prosić o szczegóły, bo tak naprawdę to się wszystko rozgrywało teraz na dniach. Czy jeszcze do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja się zawiesiłam. Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwała została przyjęta.